Nasze propozycje idą w kierunku przede wszystkim opracowania regulaminu, jeszcze raz przeanalizowania go, także faktycznie te zapisy, które budzą wątpliwości części kupców, przeanalizować. Tutaj prezydent Bojarski będzie rozmawiał. Jesteśmy skłonni tutaj zaproponować pewne zmiany w miesiącu marcu, choć ten, przypomnę, ten regulamin był dyskutowany też ze stroną kupców i zaakceptowany w miesiącu bodajże listopadzie i został zatwierdzony przez Radę Miast. Wychodzimy też z propozycją, że pierwsza godzina na parkingu tutaj przy ulicy Wysokie Brzegi, która służy głównie targowisku, była właśnie godziną bezpłatną, która zarówno dla sprzedających, jak i dla kupujących była to możliwość właśnie tutaj zostawienia samochodu, a szczególnie dla kupujących, żeby mogli zostawić samochód, pójść zrobić zakupy, wrócić i można było bez opłat ten samochód zostawić. Przygotujemy pewną propozycję, zobowiązaliśmy się do końca marca, że przygotujemy propozycję takiego tak zwanego wariantu mieszanego, który z jednej strony będzie do targowisku przewidywał różnego rodzaju stanowiska z określoną ilością metrów kwadratowych sztywno, ale też pozostawimy możliwość tak zwanego wynajmu przestrzeni w zależności od zajętego stanowiska. Ale przygotujemy, bo to wymaga też określenia w topografii targowiska tej przestrzeni i przedstawimy tutaj to kupcom. Początkiem kwietnia umówiliśmy się na rozmowę. Kupcy zrobili mały kroczek do przodu. Urząd też się zachował dość elegancko, rozmawiając z nimi. Myślę, że jest szansa na to, żeby to porozumienie jeszcze bardziej poszerzyć z zadowoleniem dla obu stron. Szkoda tylko, że w sprawach stawek za opłaty prezydent się nie chce ugiąć. Wnioskowaliśmy w tamtym roku, 2 lata temu, 3 lata temu jeszcze, jak był prezydent marszałek, no też nie było chęci, żeby obniżyć kupcom te stawki, zwłaszcza, że wszędzie i wiadomo było, że nadchodzą ciężkie czasy, 2012 rok, kryzys, 13, jeszcze trudniej. No, chcieliśmy trochę im ulżyć, nie udało się. To tylko tego szkoda. Natomiast uważam, że to spotkanie kolejne może przynieść dobry efekt. Jest pan zadowolony ze spotkania? Okaże się 15 marca. Propozycje pana prezydenta są. Jest czas na przemyślenia, na przeanalizowanie. 15 już będzie bardziej precyzyjnie. No i wtedy zobaczymy, co czas pokaże. Która z tych propozycji przypadła do gustu? Zniesienie zadaszeń, aczkolwiek nie przypadło do gustu zmiana opłaty, czyli zniesienie dni targowych na dni nietargowe, co by obniżyło koszty prowadzenia naszej działalności. Opłata stanowiskowa w wysokości 25 zł za stanowisko. Wtedy mamy definicję stanowiska rozwiązaną, jest czysta i przejrzysta. Z przyczepkami polega kłopot taki, na ostatnim spotkaniu przy uchwalaniu regulaminu targowiska nie było mowy w ogóle o opłatach, do tej pory w ogóle nie były naliczane. Natomiast nagle się pojawiły, nie wiadomo skąd, zostały chyba dopisane do regulaminu, bo tak jak mówię, nie było punktu w ogóle odnośnie przyczepek. Zostały w tej chwili dopisane i zostały naliczane w metrach kwadratowych, co w ogóle koliduje z opłatami na przykład za samochód zostawiony na placu targowym, bo jest opłacany jako parking, prawda? Pan tutaj prezydent powiedział jedną rzecz tam, że to jest bardzo... Po prostu miejskie targowisko leży na bardzo opłacalnym placu, prawda? Wymienił nawet kwotę 400 zł za metr kwadratowy, nie? Ale to sprzedać to zawsze można, jednorazowo, prawda? Natomiast targ przynosi dochody miesięcznie. A jak wygląda sytuacja z parkowaniem samochodu na targu? No oczywiście, jest to w tej chwili było 6 zł. Za pozostawienie samochodu, oczywiście nie prowadząc bezpośredniej sprzedaży z tego samochodu, tak? Było 6 zł. Rada Miasta uznała, że to jest troszeczkę za mało, podnieśli 100%, dostało 12 zł, prawda? Gdzie parkujecie? No wyjeżdżamy na Lidl, prawda, na Statoila, zajmujemy tam parkingi. Oczywiście jest to na razie traktowane przez po prostu zarządców tam... Tolerowane, tak? Tolerowane, o, tak bym powiedział. Dokładnie, tolerowane. Ale myślę, że jeżeli zaczniemy wyjeżdżać samochodami i przyczepami, które nie były do tej pory, prawda, opłacane, nie pobierane za nie były opłaty, więc zajmiemy naprawdę wielką część tych parkingów Lidla czy Statoila i wtedy może być naprawdę niewesoło, ponieważ zaczną po prostu sobie albo blokować, albo Straż Miejska będzie musiała interweniować po prostu, bo to są de facto miejsca parkingowe dla klientów Lidla czy Statoila. A my zajmiemy te miejsca, w ogóle już nie będzie dla po prostu ludzi, którzy chcą zrobić zakupy miejsc parkingowych.